mamy do czynienia z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która mówi, że dostęp na posiedzenia organów kolegialnych jest możliwa w przypadku, kiedy te organy kolegialne są wybrane w wyborach powszechnych. Zarząd jest organem kolegialnym, wybranym przez Radę, nie w wyborach powszechnych. Czyli odmawia pan mi, dziennikarzowi i obywatelowi, wstępu na posiedzenie? Nie, ja panu nie odmawiam, bo ja nie mam takich upoważnień. Nie jestem tutaj władczym elementem. Zarząd, nie, ja jestem w tym momencie głosem zarządu. Zarząd uznał, że nie widzi możliwości. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ma z nami umowę o pracę w oparciu o kodeks postępowania, o kodeks pracy. Pan dyrektor Wojtkowiak, dzisiaj została podjęta formalnie uchwała dotycząca rozwiązania stosunku pracy z panem Wojtkowiakiem, gdzie zostały określone warunki, zarówno jeśli chodzi o termin zakończenia pracy, jak i termin, jak i warunki wypowiedzenia. Państwo dzisiaj przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu, na którym chyba już wcześniej zapadła decyzja o odwołaniu pana Wojtkowiaka. Dzisiaj chyba to było tylko jedynie doprecyzowanie szczegółów. Dokładnie tak. Na ostatnim zarządzie, tylko nie używajmy terminu odwołanie, dlatego że jak gwarantuje kodeks pracy, jest to rozwiązanie stosunku pracy. Mieliśmy jakby dwie możliwości, albo wypowiedzenie przez pracodawcę, albo przyjęcie rezygnacji. Pan Wojtkowiak 21 lutego złożył rezygnację i taką formę przyjęliśmy wypowiedzenia stosunku pracy za porozumieniem stron. Forma do rozwiązania umowy, jaką zaproponował pan Wojtkowiak, jest zgodna z kodeksem pracy, jest do przyjęcia przez zarząd, dlatego ją przyjęliśmy. A czy można mówić o konflikcie powiatowych koalicjantów, przynajmniej w zarządzie? Bo ostatnie niejasności i rozbieżności stanowisk, jak się wydawało, no pozwalały wsuwać takie właśnie wnioski. To może, konflikt to może za dużo powiedziane. Po prostu tak jak wszędzie w takich kolegialnych ciałach jest 5 osób w zarządzie, no nie wszyscy musimy mieć jedno zdanie, po to się właśnie spotykamy, żeby to zdanie wspólnie wypracować, a że się nie zgadzamy, to tylko na tej zasadzie, że mamy odmienne zdania i odmienne poglądy na co niektóre sprawy. Nawet była na tym dość gorąca dyskusja nad zapisem w protokole. Protokół jest udostępniony chyba tutaj do redakcji. Czy jeszcze nie ma? Nie ma, ale to można się zwrócić i będzie udostępniony. W protokole jest dokładny zapis. Dokładnie się na tym zastanawialiśmy, dokładnie go. Tak. Zarząd podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy o pracę z panem Wojtkowiakiem. Tak jest to dokładnie napisane i tak to jest w protokole ujęte. Protokół zresztą podpisaliśmy wszyscy w takiej formie.